Ja bym nic nie ograniczała. Komu to przeszkadza? No w sumie. Generalnie nie rozumiem celu. Czyli co, apelujemy do unijnych urzędników? Apelujmy, czemu nie? Apelujmy. Żeby nie ograniczać. No myślę, że gdzieś jest granica, tak jak pani powiedziała. Gdzieś jest granica absurdu. Jeśli chodzi o palenie, to jest sprawa każdego z nas, więc... I to głupota. Dlaczego? No nie, no elektroniczne papierosy na przykład są lepsze, tak? Tańsze. Ale dobrze, że tak ograniczają naszą wolność wyboru? No właśnie nie. Bez sensu to jest. Dlaczego ktoś ma mi narzucać, co mam robić? Trochę głupie. No trochę tak. A pan pali papierosy? No niestety. A próbuje pan rzucić? Tak, od tylu lat, że chyba nie wiem. A dałoby to coś panu, gdyby ograniczyli mentole? No, w ogóle by mi to nie... To wydarzy, bo ja akurat nie palę ani mentoli, ani slimów, także... To by mi nic nie ten, ale no nie wiem, dlaczego komuś mają narzucać, jak ktoś lubi palić mentole. A znam wielu ludzi, którzy palą mentole i dlaczego mieliby im to zabrać, tą przyjemność? A pomogłoby im to w rzuceniu palenia? Na pewno nie. Jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak?